program Przesłuchanie. Witamy Państwa po raz kolejny. Bardzo miło nam gościć w Państwa domach. Dzisiaj gościmy w naszym studio pana wicestarosty powiatu kościerskiego Zbigniewa Stęcyla. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Adam Plutowski, Dziennik Bałtycki. Dzień dobry. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszuba. Witamy serdecznie. Panie starosto, pierwsze pytanie. Wróćmy przed wakacje jeszcze. Ostatnia sesja absolutoryjna przed wakacjami odbyła się. W pana ocenie, dlaczego tak ciężko było zdobyć to absolutorium? No, uzyskiwanie absolutorium to jest taki moment, kiedy opozycja się aktywizuje. To jest dla mnie rzecz zupełnie normalna i myślę, że występująca prawie we wszystkich samorządach. Jeżeli różnica między koalicją a opozycją jest głosów niewielka, no to wtedy opozycja mobilizuje się, żeby tego absolutorium nie udzielić. I to jest jeden z czynników, jeden z elementów. Natomiast czasami, i tak było u nas w naszym przypadku, niektórzy członkowie koalicji się zastanawiali też, jak się zachować. I to dla mnie było dosyć, muszę powiedzieć, szokujące. No właśnie, chciałem zapytać, czy nie odbiera pan tego jako wręcz próby takiej przejęcia władzy, można to nazwać takie popularne słowo? Tak, tak to odbieram. Co niektórzy mówili, że jest jakiś taki zamach stanu w powiecie. Po cichu. Że po cichu, oczywiście. A nie było czasami tak, że próbowali w ten sposób, nie wiem, wyciągnąć coś więcej dla siebie? To jest tak, jeżeli mówię o zamachu stanu, to oczywiście są zbyt duże słowa, ale zawsze jest to moment, kiedy można przejąć władzę. I gdyby udało się pozyskać kilka osób z naszego układu, to mogłoby do tego dojść. Mówię oczywiście teoretycznie, ale w praktyce mogło to też nastąpić. Panie starosto, to tak zapytam, a czy pan też taką propozycję miał? Bo mówiło się, że niektórzy radni i członkowie zarządu takie propozycje otrzymali, żeby zmienić swoje barwy klubowe, tak bym to nazwał, i przejść na drugą stronę. Ja funkcjonuję w układzie samorządowym, jak panowie wiecie, od 90 roku. Od samego początku. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zmienić barwy klubowe. Natomiast odpowiadając wprost, to przed absolutorium takiej propozycji nie miałem. Słyszałem o propozycjach wobec innych członków i to zarządu. Natomiast, jak panowie wiecie, efekt był taki, że nic z tego nie wyszło. Absolutorium otrzymaliśmy. Także zostało status quo. Inwestycje w tym roku, które powiat realizował w szkołach, ich troszeczkę było. Dosyć gorący okres był wakacyjny, jeżeli chodzi o inwestycje. Ale czy, tak panie wicestarosto, czy one są potrzebne? Może te szkoły mogły sobie dalej tak funkcjonować, jak funkcjonowały, bez żadnych inwestycji? Czy one może przyniosą efekt w postaci oszczędności? To nie są nasze największe inwestycje. Aha. Największe nasze inwestycje to są inwestycje drogowe w tym roku, budżetowym. Natomiast w szkołach, czy one są potrzebne? Oczywiście, że są potrzebne. Jeżeli mówimy o największej naszej inwestycji, to znaczy termomodernizacji popularnej budowlanki, to jest wartość tego zadania prawie 1 100 000, no to oczywiście liczymy na efekt taki, że w przyszłości po tej termomodernizacji, a więc wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i też część wymiana więźby dachowej, bo ona już w bardzo złym stanie technicznym była, to po tej termomodernizacji liczymy, że koszty ogrzewania nam spadną. Ale też liczy się, jeżeli mówię o inwestycjach w oświacie, liczy się też bezpieczeństwo uczniów, jak i pracowników tej oświaty. Czy w budowlance też takie sytuacje były, bo nawet się mówiło, że te okna są w takim stanie, że zawieje wiatr, one wypadną albo wpadną do klasy. No mówiło się generalnie, że budowlanka... Faktycznie tak było? Zanim odpowiem, mówiło się generalnie, że budowlanka jest szkołą zaniedbaną. Była na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o inwestycje w poprzednich latach. Przypomnę tylko, że myśmy tam wymienili ogrzewanie, system grzewczy w zeszłym roku. To było stare, archaiczne ogrzewanie parowe. A okna groziły po prostu też wypadkiem. Mogło dojść do tego, że uczeń otwierający okno, mogło mu to okno spalić na głowę, no i wtedy efekt byłby wiadomy, byłby wypadek. Także one są potrzebne, konieczne i tylko takie realizujemy. Szereg inwestycji w oświacie zrealizowaliśmy również w obrębie toalet. To w każdej szkole modernizowaliśmy te toalety. Jak ja to mówię, te toalety były, to był wczesny Gierek i wstyd było, że takie jeszcze są. No i też druga inwestycja to jest budowa, która jest w trakcie realizacji, inwestycja pracownia, ale my to nazywamy szklarnią, w popularnym ekonomiku.
szkolenia? Ale, czyli... Da, tam jest kierunek kształcenia rolniczy, przypomnę, i to jest jako pracownia po prostu, traktujemy to jako pracownię. Czy to właśnie słuszny kierunek, bo też miało miejsce spotkanie tej powiatowej rady zatrudnienia tak. wiosną i rozmawialiście o tym, że no potrzeba tak naprawdę ludzi w konkretnych zawodach. Mhm. Potrzeba młodych ludzi, którzy wyjdą ze szkoły i będą jakiś zawód potrafili. Czy to się przekłada właśnie na to? Może inaczej, to zaraz byśmy to rozszerzyli pytanie, czy kierunki zawodowe oferowane w naszych szkołach odpowiadają zapotrzebowaniu rynku. Czy młodzi ludzie chcą w ogóle przychodzić do kościerskich szkół tych zawodowych? Tutaj takiego mądrego nie ma, który by wyznaczył kierunki kształcenia, które by później pokrywały się z zapotrzebowaniem rynku pracy, ale chcę podkreślić to wyraźnie, że my zawsze opieramy się na tych badaniach rynku pracy, które przeprowadza Powiatowy Urząd Pracy i staramy się też wprowadzać nowe kierunki. Kiedyś, panowie, był taki kierunek, on do dzisiaj jest turystyka, wydawało się, że pewny strzał, później się okazało, patrząc na absolwentów, którzy ukończyli te szkoły, że większość z nich jest na listach bezrobotnych. Ja przypomnę, że w tym roku wprowadziliśmy kilka nowych kierunków, patrząc na zapotrzebowanie rynku i z drugiej strony też patrząc na oczekiwania młodzieży, ale też na atrakcyjność pewnych zawodów. Takim strzałem, myślę, w dziesiątkę jest liceum ogólnokształcące o profilu policyjnym w ekonomiku. No, bardzo duża frekwencja, dużo chętnych, nie wszyscy dostali się. Ale też nowy kierunek jak technik geodeta, technik fryzjerstwa. Tam akurat nie udało nam się zrobić naboru całych klas, musieliśmy zredukować to do połowy oddziału. No właśnie, bo chciałem o ten ogólny nabór zapytać pana. Jak to obłożenie w tym roku szkolnym wygląda? Dobrze? My zawsze, myślę, że każdy powiat drży na początku przy rekrutacji. Zakładamy sobie ilość klas, którą chcemy przyjąć. To są miejsca, które są zarezerwowane w poszczególnych szkołach. Powiem z pewną satysfakcją, że tyle, ile przygotowaliśmy klas, taki nabór zrobiliśmy. I to, co powiedziałem, oczywiście myśmy zmieniali to w trakcie naboru, robiliśmy korekty, ale w tym roku zakładaliśmy 28 oddziałów pierwszych klas i te 28 oddziałów pierwszych klas jest. Jest. Jest frekwencja. Jest frekwencja. Wszyscy się cieszą. Mówiliśmy o inwestycjach. Kolejnym takim zagłębiem inwestycyjnym powiatu jest Powiatowe Centrum Młodzieży. Czy te środki, które się tam inwestuje, w jakiś sposób przyniosą efekt w postaci... No, może zwrotu jaki jakiegoś, efekt przyniosą? Dokładnie, czy jakiś zwrot z tego będzie? Bo dużo tam się inwestuje. Hotelowiec, nowa przystań. No, praktycznie w tej chwili modernizacja ogrzewania w tym w hotelowcu. Tak. Także mógłby pan na ten temat powiedzieć? Tak, jeżeli chodzi o PCM Garczyn, zastanawialiśmy się nad tym, jaki kierunek nadać. Są głosy na przykład takie, z którymi ja chętnie usiądę i będę polemizował, że powiat nie powinien prowadzić takich ośrodków. Dużo też jest krytyki ze strony prywatnych podmiotów, że jesteśmy zbyt konkurencyjny na tym rynku, jeżeli chodzi o turystykę, ale my nie uprawiamy turystyki. Natomiast, to inna rola dokładnie. Tak, inna rola tego ośrodka, to jest ośrodek szkoleniowy, także nie można tego porównywać. Ja chcę powiedzieć, że doszliśmy jako zarząd do wniosku, że będziemy kontynuowali to dzieło, które zostało w poprzednich latach rozpoczęte. Ale panie starosto, że tak powiem, koncepcja, wizja tego ośrodka, jak ona się wpisuje właśnie? Jaką największą bolączką Garczyna, by trzeba sobie odpowiedzieć, i takie pytanie sobie zadaliśmy. Największą bolączką Garczyna jest to, że ten ośrodek zbyt krótko pracuje w ciągu roku szkolnego, ze względu na warunki, jakie posiada. Dlatego pierwszą inwestycją, jaką w tym roku przeprowadziliśmy, to jest zagospodarowanie poddasza w tym właśnie mini hotelowcu. Mini hotelowiec, piękny obiekt, wizualnie piękny, oddany w poprzednich latach, ale niefunkcjonalny. Niefunkcjonalny, 20 miejsc noclegowych. Przyjeżdża autokar, wychowawca przyjeżdża i dyrektor mówi 20 do mini hotelowca, 20 do pawilonu. Dobry wychowawca powie, nie godzę się, że są lepsze i gorsze dzieci. Tak. Dlatego zagospodarowaliśmy górę w hotelowcu. Dzisiaj mamy 45 miejsc noclegowych, autokar przyjeżdża, wszyscy mają jednakowe warunki do spania. Żeby Garczyn też funkcjonował dobrze, czy coraz lepiej, to jeszcze przystań.
przystań, realizujemy przystań za 600 tysięcy. Która już jest gotowa. Przystań zrealizowana, tak. Kąpielisko w tym roku. Przystań, ale tak naprawdę, tak, ale w znaczeniu, bo to jeszcze do tego żaglówki, prawda, i to cała infrastruktura, tak, więc to taka szkółka żeglarska, można powiedzieć. Tak, dokładnie, także tam trochę tego. I teraz jaki jest cel? No cel jest taki, to co powiedziałem, że największą bolączką jest, że ten zbyt krótki jest sezon w Garczynie, żeby ten sezon wydłużyć. Dzisiaj zwróćcie uwagę, panowie, że może funkcjonować Garczyn w zimie. Jest mini hotelowiec ogrzewany, w tej chwili elektrycznie, za chwilę będzie ogrzewany z kotłowni olejowej. Jest centrum informacji turystycznej. Ja nie będę mówił, bo mam krytyczne zdanie na temat lokalizacji, ale to jeszcze, centrum można jeszcze wykorzystać. Jeszcze wrócę do tej przystani. Ale... Nawet widziałem ostatnio infokiosk stoi przed centrum informacji. Tak, Infomat stoi, to też w tym roku zrealizowane. Tego nie widziałem, ale zapytam, jest szansa, żeby żeglarstwo się rozwijało w ośrodku w Garczynie? To znaczy, mówiąc o wizji... Stwarzając właśnie teraz piękną przystań, łodzie, żaglówki, tak? Mówiąc o wizji rozwoju Garczyna, to między innymi, bo Garczyn musi dawać czy proponować swoim klientom, bo to są klienci przecież, różne formy wypoczynku tam i różne realizacje różnych form zainteresowania. Jedną z tych form jest żeglarstwo. Jest sprzęt, jest piękna przystań, tak jak powiedziałem, mini hotelowiec, jest zaplecze gastronomiczne, także można to spokojnie realizować, ale to jest jeden. Ja oczekuję od dyrekcji Garczyna, że takich form będzie więcej, będzie kilka. Bo jeżeli ja do panów wyślę, że chcę zrobić obóz żeglarski, to panowie powiedzą na przykład mi, dobra, mnie żeglarstwo nie interesuje, ale jeżeli wyślę, że chcę zrobić żeglarstwo, kajakarstwo, turystykę rowerową, jeszcze jakiś aspekt historyczny, który Garczyn... Czy zawody strzeleckie, pięknie, tak? Czy zawody strzeleckie, to aha, mi odpowiada to i wtedy macie taka większy wybór i wtedy będzie większa frekwencja, większe obłożenie, co przełoży się na większe dochody Garczyna. Ja chcę powiedzieć, że w Garczynie w zeszłym roku z zakładanych dochodów myśmy o 30% osiągnęli ich więcej. W tym roku liczę na to, że ten wynik będzie jeszcze lepszy i Garczyn będzie efektywniej pracował. Panie starosto, budżet 2013. Ale nim przejdziemy do budżetu, jak przeszliście jako koalicja rządząca na początku kadencji, powiedzieliście, powiat jest zadłużony. A jak sytuacja wygląda w tej chwili? Faktem jest, że powiat był zadłużony, w jakim stopniu, tam się różnie spieraliśmy o te ułamki. Jeżeli mówi pan koalicja, mówiliście, to ja się utożsamiam z tą koalicją i rozumiem to zdanie. Dokładnie. Natomiast byłem od samego początku zwolennikiem inwestowania w dalszym ciągu w różne dziedziny działalności powiatu. I muszę z satysfakcją powiedzieć, że udało mi się do tego przekonać zarząd, bo powiem tak, moje zdanie było, jeżeli jest 49% zadłużenia, to jeżeli będzie 52%, to będzie o 3% więcej, ale naprawdę nie robi to wielkiej różnicy. Dzisiaj te inwestycje, które realizujemy, pokazują, że ten kierunek, który zarząd przyjął, rada zaakceptowała, jest kierunkiem słusznym. Czyli bezpodstawne są zarzuty w tej chwili opozycji, w zasadzie powielane przez was na początku kadencji, że zarząd się zadłuża za wysokie zadłużenie powiatu. To po prostu takie hasła przedwyborcze. Panowie, dokładnie, role się odwróciły. To, co myśmy zarzucali koalicji, to teraz zarzuca nam opozycja i mają rację, powiat jest zadłużony. Ale powiat pracuje dalej. Tak. Ale jeśli miałby pan to obronić, to inwestycje w tym roku, bo rozmawialiśmy o szkołach, rozmawialiśmy Garczyn, ale najwięcej pieniędzy poszło na drogi w tym roku? W tym roku zdecydowanie na drogi, to jest prawie 3,5 miliona złotych. Jeżeli mówimy o drogach, to... Możemy w skrócie? Tak, w skrócie. Bo coś tam każdy z nas jeździ, coś widzi, że gdzieś się coś remontuje, w skrócie, ale tak, w skrócie, propozycja dla gmin, remontujmy drogi powiatowe, 50 na 50, mówiąc... opozycja nas przeatakowała za to, wyszło, cztery gminy nas dofinansowały. A jak to wyszło, niech pan powie, ten program 50-50? Cztery gminy nas dofinansowały, na pierwszym miejscu gmina Lipusz, Schetynówka, 300 tysięcy dofinansowania. Ta od Lipusza w stronę... Droga wojewódzka, 235, zjazd do Lipusza, przez cały Lipusz do Urzędu Gminy, aż do przejazdu kolejowego, prawie 2,4 km. No, mieszkańcy Lipusza, nie muszę mówić, są bardzo zadowoleni. Kolejna gmina Kościerzyna, wiadukt w Wielkim Klinczu, co pana redaktora na pewno interesuje bardzo. Pisaliśmy to w bardzo niebezpieczne miejsce, jedno z dwóch najbardziej niebezpiecznych. Pierwszy to ten wiadukt, ja uważam, w Dziemianach, drugi Klincz. No i chodnik we Wdzydzach też ze względu bezpieczeństwa, jak państwo wiedzą, że wejście do skansenu zostało przesunięte. 300 metrów ponad, bardzo niebezpieczne. Ci wszyscy, którzy szli do skansenu, szli szosą. Chodnik jest zrealizowany, odebrany. Wszyscy się cieszą, włącznie z dyrekcją.
dyrekcją skansenu. A więc Lipusz, gmina Kościerzyna, gmina Karsin. Dwie inwestycje, Karsin, Osowo, 200 tysięcy, zadanie 600 tysięcy, 200 dopłaciła gmina. I tam wyremontowana droga jest cała droga do Osowa, jak również odcinek Cisewie-Bąk, to jest kontynuacja z ubiegłego roku. To jest utwardzenie tam? Utwardzenie. Tak, tłuczniem bazaltowym. No i trzecia gmina, czwarta gmina, to jest Stara Kiszewa w Nowych Polaszkach. Przez wioskę cała ta droga została wyremontowana, zmodernizowana. To są cztery gminy, które weszły w ten program. Krytykują nas dzisiaj nie za to, że taka była propozycja, tylko za to, że mówiliśmy 50 na 50, a te 50 na 50 nie u wszystkich wyszło. U niektórych tak, ale nie u wszystkich. Ja jestem bardzo zadowolony, dlatego że no, nie zawsze gminy stać na to, żeby nas pomóc. Są to bądź drogi powiatowe, ale w przyszłym roku, znaczy w tym roku już ponowiliśmy tę propozycję i w przyszłym roku myślę, że dalej będziemy to kontynuowali. I dodam tylko, że w tych gminach, które nie partycypowały w kosztach, również w każdej gminie jakiś remont drogi zrealizowali. Jakiś remont drogi również, pomimo każdego. To jeszcze w kontekście wydatków pozostańmy. Budżet 2013. Czy jeszcze nie ma budżetu opracowanego, jeszcze za wcześnie, ale czy już czy jakieś prowizorium się pojawiło, kierunki, które... Znaczy prowizorium jeszcze nie ma, ale kierunki są. Chcemy utrzymać dynamikę inwestowania na drogach. Złożyliśmy już jeden wniosek, bo termin minął do 30 września, trzeba było składać na schetynówki, tak zwane schetynówki. My wyszliśmy i w partnerstwie z gminami, opracowaliśmy wniosek na tak zwaną obwodnicę w Zyckowstyży, nie całą, bo ona leci, jak wiemy, z dwóch stron, ale tutaj Nowa Kiszewa, Olpuch, Gołuń. W partnerstwie z gminą Stara Kiszewa, która i już zadeklarowała Kościerzyna, tak? 100 tysięcy, tak, gmina Kościerzyna i miasto tutaj też nam w partnerstwie dołoży, jako że my w mieście też dołożyliśmy do ich schetynówki Kupiecka 8 marca. Jaka ta wartość projektu była? Wartość projektu jest ponad 2 miliony złotych. Ponad 2 miliony, tak. To duża wartość. I drugi, jeszcze większy projekt jest w trakcie opracowania, bo tam jeszcze mamy trochę czasu. To jest właśnie droga z Małego Klincza do Wielkiego Klincza, aż do skrzyżowania przy kościele. To jest wartość projektu, jest szacowana na 8 milionów złotych. Na 8 milionów? Na 8 milionów, z tym, że nas nie byłoby a stać. A więc budowa nowej drogi zupełnie, tak? Nie byłoby nas stać na taką inwestycję, ale ubiegamy się o środki zewnętrzne i dofinansowanie jest do 75%, czyli 6 milionów można tutaj zyskać. I gdyby to się udało, bo to jest jedna z dróg w gorszym stanie technicznym, gdyby to się udało zrealizować, to myślę, że mieszkańcy Wielkiego Klincza to są bardzo zadowoleni. Jeszcze jakieś inwestycje? No oczywiście będziemy te wszystkie rzeczy kontynuowali, jeżeli chodzi, bo niektóre rzeczy wynikają z decyzji sanitarnych, prawda? Mamy terminy i te będziemy kontynuowali we współpracy z PFRON-em, bo PFRON daje 50 na 50. Też na to patrzymy tam, gdzie można dostać dofinansowanie. Także to będziemy również kontynuowali. A jaki jest stan zadłużenia powiatu na ten moment? W tej chwili, no ja nie chcę strzelać, bo nie wiem. Dokładnie, bo tak jak pan powiedział, to czasami różnie te wskaźniki. On przekroczył 50%, ale to w tym kontekście macie jeszcze, nie wiem, jak to nazwę, inaczej, czy możecie jeszcze inwestować w przyszłym roku, jeżeli chodzi o budżet 2013, na takich samych warunkach jak w poprzednim okresie? Zdolność kredytową mamy, w takiej skali nie, pewnie tempo trochę wyhamujemy, nie będzie nas stać. Tak, nie będzie nas stać na tyle rzeczy, ile zrobiliśmy w tym roku, bo myśmy dotknęli tylko inwestycje oświatowe, inwestycje drogowe, nie mówiliśmy nic o opiece społecznej. Trochę wyhamujemy, ale dalej będziemy inwestowali. W kontekście wydarzeń jeszcze w rodziny zastępczej, nawet nie nazwał rodziny, ale tych ludzi, którzy tragicznie, że tak powiem, zachowali się. Czy u nas w powiecie też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie gdzieś tam pod baczniejsze oko zarządu wpadło w tym okresie? Czy jakaś specjalna, nie wiem, kontrola zadań PCPR-u się zdarzyła w międzyczasie? To znaczy ja chcę powiedzieć tak, że te doniesienia medialne skupiają się głównie na pracownikach powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, czyli pracownikach socjalnych, szeroko pojętych. Jest to opinia bardzo krzywdząca. Ale PCPR-y nadzorują, bądź rodziny zastępcze bezpośrednio. Ale jeżeli my dostajemy postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej i ta rodzina nie jest przeszkolona, bo takie postanowienia są, a postanowienie sądu musimy wykonać i nakazuje nam w ciągu pół roku przeszkolenie tej rodziny, to coś tutaj jest nie tak. Jeżeli pracownik socjalny dostaje z sądu
dyrektywę, dostaje sądu polecenie, że dana rodzina, nazwijmy ją X, ma być rodziną zastępczą i ma na to 3-4 dni, to powiedzcie mi, panowie, państwo, jak on może zdiagnozować tą rodzinę. I tu jest pies pogrzebany. I tu są te błędy. A więc system. System, tak, dokładnie system. Poza tym, ja tutaj mówię za siebie... Panie wiceserosie, pewnie tak. Ja też jestem tego zdania, co pan, tylko wie pan, w kontekście, no, stała się tragedia tak. I być może, no, zakładam, że u nas w powiecie te rodziny, które są rodzinami zastępczymi, one są właściwe, one dobrze się opiekują dziećmi, które zostały im powierzone. Ale dmuchając na zimne właśnie, czy podjęliście jakieś ruchy takie, żeby... Przede wszystkim od razu... Żeby sprawdzić, tak. Czy nawet nic złego się nie dzieje. Przede wszystkim od razu mieliśmy kontrolę Urzędu Wojewódzkiego, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze. Ta działka podlega bezpośrednio mojemu koledze Alojzemu Szostce i on baczniejszą uwagę zwraca razem z panią dyrektor. Po prostu jeszcze raz analizują wszystko, patrzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Ale procedury to nie wszystko. Nie. Pamięta pan... Tak? Jeszcze? W tym kontekście? Nie. Ja chciałem, że tak powiem, zapytać czas, bo pan jest od początku w samorządzie. To jeszcze podsumowanie nowego naczelnika Wydziału Promocji, bo mamy od niedawna nowego naczelnika Wydziału Promocji. Czy powołanie nowej osoby na to stanowisko było potrzebne i uzasadnione? Kadry podlegają panu staroście. Pan starosta podjął taką decyzję. To jest decyzja pana starosty, ja ją szanuję. Natomiast żeby ocenić kogoś w pracy, to musi... Nie, mi chodzi o to, czy faktycznie to stanowisko nie było obsadzone, czy nie, to, tam był wakat na tym stanowisku i ten pan starosta, to, że był wakat, uznał, że jest potrzebny naczelnik Wydziału Promocji i obsadził to stanowisko. A jak by pan ocenił w tej chwili nowego naczelnika? Bo w sumie dwie imprezy większe, tak, jeżeli chodzi o Kościerzyna... Kelbę, Marburg, powiat kościerski, tak? Partnerstwo dziesięciolecia. Tak, to było jesienią? Nie, przepraszam, partnerstwo mówimy. I bezpieczny powiat mieliśmy imprezę. Tutaj to jeszcze w sezonie, tak, to był sierpień. Drobna uwaga, jeżeli chodzi o organizację jubileuszu dziesięciolecia współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf, to inna ekipa opracowywała na czele z panią sekretarz, tutaj pani nowa... Wcześniej to było przygotowane. Tak, wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, to zbyt duża impreza, żeby sobie pozwolić na kilka dni organizacji. Natomiast pani naczelnik, całkowicie tutaj bezpieczny powiat i jak panowie wiedzą, bardzo udana impreza, wszystko pięknie dopisało. Myślę, że zadania i cele, jakie sobie postawiliśmy przed tą imprezą, zostały całkowicie zrealizowane. Natomiast dziesięciolecie, no, ja uważam, że to była najlepsza impreza w powiecie kościerskim, mam do tego prawo, jako że pracuję tam, gdzie pracuję. Najlepsza. Udana. I bardzo dobrze. Chcę tutaj dodać na marginesie właśnie tego dziesięciolecia współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf jeden element, bo często jest tak, że ja zresztą odpowiadam za współpracę krajową międzynarodowym starostwie. Często jest tak, że władze się spotykają, prawda, gdzieś tam kawkę wypijają, porozmawiają i to wszystko. A zwróćcie uwagę, że tutaj w tym naszym dziesięcioleciu wszyscy zaistnieli, bo była ta Akademia Uroczysta, bardzo podniosła w sali Szopińskiego, kto był, to wiedział. I później było spotkanie integracyjne na rynku, gdzie myśmy dostępne sami dla tego, wszystkich mieszkańców. Ale był powiat nowotarski. Ale chcę dodać, że myśmy sami tego nie organizowali, bo organizowaliśmy we współpracy i z Stowarzyszeniem Kościerzyna Kielbę i Koło Gospodyń Wiejskich z Górek i Stowarzyszenie Wejdę w słowo, a więc okazuje się, że warto współpracować, tych organizacji, tym lepiej. Jest to budowa społeczeństwa obywatelskiego akurat dobitny przykład. Panie starosto, pan jest, można powiedzieć, od zawsze w samorządzie. Pamięta pan sytuację, kiedy zarząd przekazał na rzecz NZOZ-u majątek NZOZ-u publicznego w Kościerzynie przychodni? Znaczy, będąc starostą pierwszej kadencji, prywatyzowaliśmy usługi medyczne i uważam, że ten kierunek był bardzo słuszny. Jako że służba zdrowia to stojąca trochę z boku, a w ogóle podstawowa opieka zdrowotna, tą, którą prywatyzowaliśmy, to był bardzo dobry kierunek. I byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy sprywatyzowali usługi medyczne. Natomiast w drugiej kadencji został sprywatyzowany majątek. I też uważam ten ruch za słuszny. To był dobry kierunek. To, co samorząd może przekazać innym, to niech przekazuje. Kto inny, to często robi lepiej od samorządu. W ostatnim gryfie kościerskim donosiliśmy o tym, że ja bym to określił, zarząd przychodni zachowuje się co najmniej dziwnie, a co niektórzy mogą mieć też takie odczucie, że to jest działanie na szkodę wspólników, pracowników, bo zarząd wtedy przekazał
wszystkim wspólnikom, całej spółce, prawda, ten majątek. I w kontekście tego oddaliście to wtedy w dobrej wierze, myślę, cel, tak jak pan powiedział, sam dobry, ale teraz nie macie zupełnie wpływu na to, co się dzieje, bo nie jesteście ani udziałowcem, ani nie macie prawa głosu. Czy to było, patrząc z perspektywy, teraz dobre posunięcie? Absolutnie, podkreślę to, co powiedziałem przed chwilą, absolutnie dobre pociągnięcie. Uważam, że nawet bardzo dobre, ale teraz to, co dzieje się w spółce, przypomnę, że to jest spółka prawa pracowniczego, to bardzo dobrze, że samorząd nie ma na to wpływu. Ja uważam, że bardzo dobrze. Na to wpływ mają właściciele, czyli pracownicy, którzy mają udziały. I oni muszą teraz się dogadać i oni muszą się porozumieć tak, żeby ta spółka jak najlepiej funkcjonowała. Dla dobra i tego społeczeństwa naszego kościerskiego, ale również dla dobra współudziałowców. A myśli pan, że powiat z drugiej strony na to patrząc zdjął sobie taką kulę u nogi, bo faktycznie pozbył się na zasadzie tego, przekazujemy przychodnie, spółka niech to prowadzi, to będzie wszystko na barkach spółki, a w tym momencie, że tak powiem, tracąc kontrolę, tracąc kontrolę, cokolwiek tam się będzie działo, powiat i tak formalnie nie ma prawa, żeby się w to wtrącić, tak? Myśli pan, że, jeszcze raz zadam to pytanie, że to naprawdę było zdecydowanie na 100% dobre posunięcie, że nie zostawiliście sobie w tym momencie takiej sytuacji, mamy prawo do tego, przekazujemy, ale mamy prawo decydować o tym, co z tym majątkiem się dzieje. Czy on nie trafi później na rzecz na przykład innej spółki, bo spółka może zostać sprzedana? Może, oczywiście takie niebezpieczeństwo istnieje, natomiast ja uważam, jeszcze raz podkreślę, że to, co zrobiliśmy słusznie. Pan redaktor sugeruje, że gdyby samorząd miał wpływ, to może by było lepiej. A ja powiem tak, gdyby samorząd miał wpływ, może by było gorzej. Może by było gorzej. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz jeszcze, to co powiedziałem, że to, co może samorząd, czego nie musi realizować w ramach swoich kompetencji i oddaje na rzecz innych, to jest słuszny kierunek. Zwróćcie panowie uwagę jeszcze na jedną rzecz, że co roku jest konkurs ofertowy dla organizacji pozarządowych. Przecież samorząd nie jest w stanie wszystkich drobnych rzeczy wypełnić, a inni je wypełniają i robią to lepiej od tego samorządu. I to jest tak zwane budowanie społeczeństwa demokratycznego, dzielenie się władzą, jak ja to nazywam. Dobrze, to jeszcze jedna teza na koniec naszego spotkania. Jeśli tak się stanie, że spółkę przejmie ktoś inny, bo może zupełnie inny właściciel niż pracownicy przejąć, co wtedy? Nie pozostanie taki kac? Jeżeli spółkę przejmie ktoś inny, inna spółka, która będzie realizowała usługi medyczne, bo pamiętajmy o planach przestrzennego zagospodarowania, co tam jest zapisane w tym tam planie. Tam nic więcej nie może powstać? Nic więcej nie może powstać, to jest zabezpieczenie od strony formalno-prawnej. Jeżeli na przykład ci pracownicy, bo mówimy o udziałowcach, oczywiście, dojdą do wniosku, przegłosują, że sprzedajemy komuś innemu, na przykład panu Adamowi Plutowskiemu, to pan Adam Plutowski będzie musiał też prowadzić usługi medyczne tam, na tym majątku. Ale pracownicy nie będą już właścicielami. Będzie Adam Plutowski. Jak kupi. Albo na przykład Zbigniew Stęcel. Albo Zbigniew Stęcel. Dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę. Tym wątkiem zakończymy. Przypomnimy, gościem był wicestarosta powiatu kościerskiego, pan Zbigniew Stęcel. Dziękuję. Adam Plutowski, Dzień Bałtycki. Telewizja Kaszuby, Krzysztof Węcki. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Dziękujemy.